Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym poradniku do gry Farming Simulator 19, w którym to zajmiemy się biogazownią. Nie wiem jak was, ale mnie nurtowało kilka bardzo ciekawych pytań, a mianowicie, czy możemy sobie coś wysypać tutaj na biogazowni, tak jakby było w Farming Simulatorze 17 i tutaj sobie robić tą kiszonkę. No i właśnie w tym odcinku odpowiem sobie m.in. na to pytanie, więc zostańcie do końca filmiku, a na pewno dowiecie się o wiele więcej. Zaczynając właśnie od tego, czy możemy coś tutaj wysypać, nie kupując biogazowni, no to w momencie, gdy tutaj jestem, nie mogę nic wysypać w żaden sposób, dopóki nie mam kupionej biogazowni, czyli no musimy najpierw zakupić, żeby korzystać z tych silosów tutaj. Następnie, czy możemy cokolwiek sprzedawać, jeżeli nie kupiliśmy tej biogazowni? To też mnie właśnie bardzo interesuje. Będzie to dosyć szybki poradnik, w którym to tylko odpowiemy sobie na takie właśnie podstawowe pytania. Nie możemy go wysypać, czyli nie możemy też nic sprzedać tej biogazowni. Na to wychodzi. No. Czyli sprzedawać też nie możemy, dopóki nie zakupimy sobie tej biogazowni. Tak więc nawet nie będę próbował tutaj naczepą. Teraz wejdziemy sobie na mapę. I na mapie kupię sobie ten obszar. Dobra, mamy tutaj biogazownię i ona jest no dosyć droga ta biogazownia, bo kosztuje aż 770 tysięcy prawie. Kurde, no naprawdę to jest bardzo drogie. Pamiętam, że przed tą aktualizacją 1.2.0 ta biogazownia kosztowała o wiele mniej. Nie pamiętam już dokładnie, ale coś mi się wydaje, że w okolicach 200 tysięcy to było. No niestety teraz mamy bardzo, bardzo drogą tą biogazownię. Jednak zawsze wiadomo, jeżeli robimy sobie kiszonkę, kupujemy biogazownię, później możemy ją sprzedać za te same pieniądze. Dobra, mamy tu kupioną biogazownię. No to co teraz? Teraz pora sprzedać trochę kiszonki. No i tutaj już nam się kiszonka wysypuje z tej łychy. Fajnie, spoko, tylko nie dostajemy pieniędzy, jak widzicie. Już wam tłumaczę dlaczego, bo w 19 mamy zrobione coś takiego, że pieniądze dostaniemy dopiero o 12 w nocy, czyli dostajemy wypłatę o 12 w nocy, nie wcześniej. No tak to jest zrobione. Tutaj z naczepy teraz. Możemy sprzedać z naczepy? Możemy sprzedać z naczepy, więc też jest spoko opcja, bo nie musimy korzystać chociażby z tych silosów, ale jeżeli mamy je za darmo, to czemu nie? No i tutaj to już jest bezdyskusyjnie, że możemy sobie tutaj wysypać w tym miejscu właśnie co tam chcemy. No i dobra, ja tutaj mam trawę. Teraz wezmę sobie to odczepię i zobaczymy, czy tutaj, jak te nasze silosy tutaj funkcjonują. Może jest też określona ilość, jaką trzeba tutaj po prostu wsypać, żeby to w ogóle miało jakiś sens. Nie wiem, czy to mi się ubija, czy nie. Chyba trochę tak. Włączę sobie to okno pomocy. Tutaj. No i ubija nam się 25%, więc wszystko w porządku, wszystko działa. No i teraz, jeżeli nie macie czasu, możecie użyć do tego pasów transmisyjnych, czyli ustawiacie sobie tutaj te pasy później i ciągniecie to aż tam do samego tego właśnie miejsca załadunku. Ale jest tutaj jeszcze kilka innych, o wiele ciekawszych metod. Właśnie dlatego chciałem pokazać, że możemy wysypywać też z naczepy i sprzedawać, co jest naprawdę ogromnym plusem, bo nie musimy tych pasów aż tak dużo ustawiać, tylko podjeżdżamy sobie naczepą, jeden pas, pyk, napełniamy naczepę i wywozimy. Tu mi trochę zejdzie z tym ujeżdżaniem tego, ale mam nadzieję, że jeszcze parę razy i będzie po sprawie. No i dobra. Kiszonka chyba tutaj wygląda to w takim stylu, że 24 godziny w grze to zajmuje? Chyba tak, tak mi się coś wydaje. Dobra, przykryj silos R, przykryty, jak widzicie 1%.
Ja sobie to sprawdzę. Mamy godzinę 12:38 i sprawdzę sobie, jak szybko mi się ta kiszonka zrobi. Nie wiem, czy to będzie też zależało mniej więcej od tego, ile mamy tutaj właśnie tej kiszonki w tym silosie, czy nie. Może uda mi się to jeszcze sprawdzić. Aczkolwiek nie sądzę, po prostu moim zdaniem jest to bez różnicy, ile mamy tej kiszonki. Dobra, tak więc ja sobie ten czas już tutaj przewijam i zobaczymy, jak szybko ta kiszonka się tutaj zrobi. No i dobra, jak widzicie, właśnie tutaj minęła godzina 12 i mamy przychód z biogazowni, że o godzinie 12 zostało nam to wypłacone. Co do kiszonki, to jednak ona nie potrzebuje aż tyle czasu. Okazuje się, że wystarczy tak naprawdę 12 godzin. Jednak ja sobie tutaj poczekam, aż będzie dzień i przeprowadzimy sobie resztę akcji, bo tutaj widzicie, miałem 12:48, no i teraz już mam 45 minut po północy i mam 100%, czyli wychodzi około, dostajemy również powiadomienie, fermentacja w silosie paszowym dobiegła końca, tak więc informuje nas sama gra, o tym nie musimy zaglądać, latać tam i z powrotem, czy już, czy jeszcze. Też jest to fajne. Rozwiązaniem, o którym mówiłem, jest maszyna, która znajduje się w dziale różne, która znajduje się tutaj w dziale właśnie różne, ale te maszyny samobieżne muszą być. Jest to nowa RawMouse, czyli taka maszyna, dzięki której możemy załadować przeróżne materiały na naczepy i możemy ją właśnie wykorzystać do załadunku kiszonki na naczepę. I później sobie tylko podjeżdżamy właśnie i wysypujemy, żeby nie jeździć, nie wiem, łychą, czy nie bawić się w ustawianie tych pasów. Wynajęcie takiej maszyny kosztuje 16 tysięcy. Jest to dużo, ale w momencie, gdy na przykład robimy sobie całkiem sporą akcję z tą kiszonką, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy. Jaką cenę mamy za kiszonkę ogólnie na chwilę obecną? Biogazownia tutaj mamy. Niech będzie na górze. I do biogazowni możemy też zawozić słomę, jak widzicie. No ale mamy 600 euro za tonę kiszonki. No i tutaj w biogazowni możemy też sprzedawać obornik i gnojowice, jak widać. Wcześniej chyba tego nie było, ale dobra, mniejsza o to. No i mamy tutaj za kiszonkę 600 euro za tonę, czyli 100 ton, 600 tysięcy. 17 tysięcy za jakiś tam czas naszej pracy. No, mi się wydaje, że różnie można do tego podchodzić. Ja bym wolał na przykład wynająć sobie taką maszynę, załadować ją na naczepę i sprzedać tak na w miarę szybko, niż bawić się z jeżdżeniem ładowarką, bo to by było naprawdę chore i długo by z tym zeszło. Albo jest jeszcze rozwiązanie na temat tych pasów przeładunkowych, ale myślę, że tutaj pasy na pewno wyjdą nas o wiele taniej. Możemy sobie to za chwilkę nawet porównać. Zobaczę tylko, jak to wygląda z tymi pasami. System pasów. No tutaj mamy 5000, czyli będzie jakieś za wypożyczenie 250 euro. Tutaj niech będzie, że sobie to weźmiemy. Tu mamy 2000. No i to na pewno by nam było potrzebne. Tutaj jest dosyć daleko od tego miejsca, w którym musimy to wysypywać, więc nie jestem do końca przekonany, czy jedno wystarczy. Wychodzi tutaj, że około 4000 zapłacimy, czyli 4 razy mniej niż za tą maszynę. Jednak moim zdaniem i tak jest ona w 100% lepsza. Tutaj nie mogę tego odkryć, dlaczego? Może będę mógł za chwilę. No i teraz, tak jak mówiłem, rozkładamy maszynę. Ona się tu fajnie rozkłada. Kabina poszła do góry. Jeszcze nie mogę jej włączyć, bo oczywiście się cała nie rozłożyła. Tutaj mamy ten lej, tam jest przeciwwaga zrobiona. Maszyna jeszcze się nie rozłożyła, czyli musimy poczekać. No i dobra, teraz możemy już operować tutaj tym właśnie lejem. Odpalamy. No i tu, jak widzicie, wysypuje nam się na naczepę.
Nie wiem, jak jest. Nie wiem, jaki jest przerób tego, jak to szybko, ile to zbiera. No, ale jedno jest pewne, że na pewno jakoś super wolno to nie jest przerzucane, bo zobaczcie, że tam troszeczkę tylko się ruszyło i już tutaj mamy. Ja sobie to zrobię trochę na takiej zasadzie, żebym nie musiał tak ciągle przejeżdżać niczym. Teraz sobie przejdę tutaj. Tu było 14 tysięcy tej kiszonki. No i ładuję. Jak widzicie, zbiera wszystko. Nie musimy się niczym martwić. O, gdzieś tam się zablokowała. A, tam się zablokowała. No i dobra. Dalej kiszonka. Zasięg to ma praktycznie do połowy. No nie, no do połowy nie. No w sumie jak tak staniemy sobie tutaj, to do połowy tego silosu. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Pamiętajcie, nic nie możemy tutaj wysypać, nie możemy sprzedać do momentu, dopóki nie zakupimy sobie terenu z biogazownią. Możemy sprzedawać, wysypując naczepy tam w to wyznaczone miejsce. Możemy tutaj sprzedawać gnojówkę, możemy sprzedawać obornik, słomę, siano. O ile dobrze pamiętam, tak? Tak, wszystko tutaj możemy sprzedać również. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zapraszam również do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Hej.